myśmy próbowali się wziąć za taki materiał, no taką sztukę Przemysława Wojcieszka, cokolwiek się zdarzy, kocham cię. I tak naprawdę myśmy zostali na etapie prób stolikowych. To znaczy są tam jakieś mikrosytuacje, ale to są mikrosytuacje, które są większe, mniejsze, ale to jest na etapie rozczytywania tekstu. I tyle, nie. Obudziłaś się! No! Niczego jak siedzisz. Wkładaj wartu i powiesz mi przygadać. Będę sama dymała przez cały dzień. Nic z tego. Dzisiaj dymasz sama. Zwalniam się. Dostałem się do szkoły aktorskiej! Jest! Przyjęli moje odwołanie. Jestem w gronie wybrańców! Gratuluję! Dzięki! Dzisiaj mamy bala, tu mi wpadli! Zwalę mi się parę ze mną! Nie mam siły! Nie masz siły, kobieto! Musisz mieć swój siłę! Musisz na wszystkim urodzić kupę dzieciaku! Czyli znajdziesz sobie chłopa, no chyba, że masz jakiegoś, wiesz, bez obrazy, ale jak już zostanę aktorem, to będę mieć tyle tu! Aktorstwo to może być droga dla ciebie! Ty też powinnaś spróbować! Ja? No przecież nie będziesz przez całe życie zmywać garów. Kiedy ty przyjechałaś? Przez miesiąc. I od miesiąca dymasz na zmywaku. Kobieto, ta robota cię wykończy. Jesteś piękna i młoda i powinnaś zostać aktorką. Zajmij się być naprawdę wyjątkową. Jesteś śmiertelnie serio. Nigdy o tym nie myślałam. A czy Joanna Brodzik kiedyś o tym myślała? Piękna i młoda i powinna zostać aktorką. Będziesz taką 28-letnią dupą, to wtedy będziesz dymać na zmywaku, bo nic lepszego cię w życiu nie spotka. Na razie jesteś na to za młoda. Nie wiem. Wiesz, jakie proste są te egzaminy? Seks 24 godziny na dobę przez całą resztę życia, no! Nie pasuje, to okej. Znowu mam się jutro. Więcej mnie nie zobaczysz. Ej, ja wcale tego nie chcę. Przysięgam. Nie będę cię obmacywać. Że mnie sama o to poprosisz. To wszystko dzieje się za szybko. Masz jeszcze tę wódkę? Aha. So.
Zmiana? Nie wiem. Muszę się zastanowić. Zadałam ci bardzo proste pytania. Ja nie wiem. Ja nigdy nie byłam. Nigdy nie byłaś pijana? Na mój gust to jesteś zdrowy, pojebana. No? Z czym masz problem? Ja nie sądziłam, że to się jeszcze kiedykolwiek przydarzy. Jak byłam mała, wpaliłam się na ucho. Wykradałam ją z tej szuflady, spalałam dwie, trzy paczki pomagało. A wiesz, jak się bałam, kiedy poczułam to pierwszy raz? Jak dotarło do mnie, co tak naprawdę znaczy, bo twoja miłość staje się grzechem już od samego początku, a to, że kogoś kochasz, jest krzywdą, którą wyrządzasz i jemu i sobie, w pewnym czasie już w ogóle boisz się kochać i jesteś winna i wszystko winna, jesteś chora i zła do szpiku, patrz, kurwa! Kurwa, gdybym ja wiedziała! Kurwa, gdybym ja wiedziała, będzie z tym tyle problemów, tak spierdolęłam po prostu łeb. Jak się czujesz? Chodziłam do liceum. Kiedy rozeszło się, kim jestem, zaczęły się kłopoty. Bo kiedy ci poniżają, nie? Jak bez przerwy, to w pewnym czasie zaczynasz myśleć, że okej, może to oni mają rację, nie? Zaczynasz czuć się gorsza. Załatwiłam to skupienie. W końcu mnie wywalili. Ale nie żałuję. Tyle dobrą pracę. Pójdę do prywatnej szkoły, gdzie będzie się interesowała tylko moja kasa.
Jesteś w końcu moją nową dziewczyną, nie? Tak, córko! Czekamy! Dzień dobry, mamo! Dzwonię Piotrek, weź mi wsiada do samolotu! Zaczekaj, dam ci sukę! Cześć! Co tam? U mnie normalnie. Co? Czy to ona ci matkę po kolei wyciąga? Teraz? Wyciec? No. Od pół roku, że Rabko ma dalej z Matką Boską, nigdy się z nią nie rozstaje. Pojechał na wojnę, tylko dowiedział się, że jestem lesbą. Postanowił odkupić moje grzechy, walcząc za ojczyznę. Mogłabyś mówić o nim z większym szacunkiem, on walczy za nas wszystkich. Walczy. Najpierw przez pół roku siedział w jakimś obozie, a teraz siedzi na rządowym lotnisku i czekasz samolot, przywiezie go dupę do Polski. Co się stało? Rozłączył się. Rozpoczęła się karta. Karta? Przecież on dzwoni z Iraku. Dzień dobry. Przyjechała Zalicza. Poznałam się na zbywaku. Kawki, herbatki. Coś kombinujesz, żebyś zapomniał o swoich urodzinach twoich? Chcesz, żeby Magda z nami zamieszkała? Na długo? No, jak się na tym zawsze. Jesteś pewna? Aha! Stworzymy taką małą lesbijską rodzinę. Takie małe coś, co wypali z tego powiat szeryf! Społeczeństwo w powiecie, co? Co ty na to, Magda? Byłoby wspaniale. Długo się znacie? Tydzień. Sugar mi za wcześnie na taką decyzję. Mamo, zadawałaś mi to pytanie, żebym przyszła wreszcie ze mną chłopakiem. Wiesz, że chcę, żebyś była szczęśliwa, ale nie utrzymam czterech osób z jednej pensji w fabryce zderzaków. Jak tylko wróci Piotr... Mamo! On wraca z wojny! On jest mega, mega, mega radziany! Nie wiadomo, jak mu się ułoży. Mamo, to dla ciebie. Mój ulubiony western! Chyba tego nie ukradłaś. No co ty leżało? Dobra, możecie mieszkać jakoś załatwię do splotki. Mamo, ty tyle jesteś na fali. Idę na fotel. O, kiedy się na nim przekręcisz, trzeba się z nim pochować. Gdyby nie telewizja, życie byłoby koszmarem. Mam coś do picia. Czekam na nagrodę życia. Ja pierdolę, co ty przyniosłeś? Cię prosiłam o postęp. Zamknięte, dziś niedziela. Od 8 godzin zdrapuję zaschnięty kurzy tłuszcz, a ty przynosisz mi na obiad kurczaki. Ja nazywam zapach kurczaków w swojej mdłości. Jezu, nie, to nie. Jezus, czekaj, no, Sławek. Ja jestem rozpierdolona emocjonalnie. A te strefy kurczaki, kurwa, załatwiona. Cześć, księżyc. O, chicken master. Jak leci? No, cześć, balepiec. Dobra prowokacja. Ty, a wiesz, że gdziekolwiek otwieramy nową smażarnię, tam dochody Kejfaka spadają o 1/3. Nic cię to nie obchodzi, tak? No, a z mojej smażarni. No, a z mojej smażarni. Masz lepsze teksty niż Kintyspu. Jestem cały zesrany ze strachu. Wiesz, wybacz, ale nie zmasakruję cię przy dawku. O, dzięki. Dzięki. To co robimy dziś wieczorem? A co robi twoja żona? Siedzi w domu w 8 miesiącach. Wiesz co? Jedna rzecz mnie bardzo obchodzi. No, wziąłeś ślub z córką właściciela smażarni. Jesteś ustawiony praktycznie do końca życia. Na dodatek twój też odwala za ciebie całą czarną robotę. A tobie to nie wystarcza. Cały czas ładujesz się w kłopoty, jeździsz po mieście tym swoim golfem, wyrywasz dziewczyny. I kto to mówi? Sam jesteś niezłym dupomanem, ty balepiszczu zasrany. Opowiedz lepiej o swoich alimentach. Krótki okres hiperaktywności seksualnej mam już definitywnie za sobą. Szukam teraz szczęścia w trwałym związku, który spojony będzie głębokim uczuciem z partnerką na resztę życia. Dlatego nie rozumiem cię. Zdradzasz żonę w 8 miesiącu, na dodatek ryzykujesz tym, że teściu wywali cię na ulicę, no na moje oko. Jesteś obłąkany, czyli zdrowo pojebany. A idziemy na salon? Tak?
ale śmigram będzie z nich schodził z drogi nawet tutaj! To co, baletmistrz? Śmigamy! Dziewczyny jutro przychodzą z kwiatami. Ciągnięcie losy, która przerzuca kanały na moim blaupunkcie. No i co mamy patrzeć? Tak. Ja pierdolę, kurwa, co jest? Nie ma tutaj reguł? Kto to jest? Żadnych nowych. Koleżanka zostaje za drzwiami. Zaczekaj. Wypierdalać, są zasady, tak? Zaczekaj za drzwiami. Skurwysyn. Dobra, kurwa, zamknij się. Dzisiaj tylko słuchasz. Jeżeli na następnym sami nie wygra żadna z was, wypierdala cię stąd, i zaczynasz szugarę. Dzięki. Jesteś niezłym dupkiem. Ciekawe, skąd masz talent? Skazana w diamencie. Każdy mąż wziął urlop i na plaży dzieci praży, a ja? Ja tu tylko sprzątam. Zakaz zatrzymywania się, nakaz rozwoju, nakaz ostrej jazdy, nakaz pierwszeństwa. Tak, jestem w strzeżonej okolicy. Kocham strzeżoną okolicę. Wjeżdżam w strzeżoną tajemnicę. Droga do wnętrza. Droga jest wewnętrzna. O, jednokierunkowa! Jest tak, że powiedziałem jej już wszystko. Przytoczyłem fakty. Czekam na efekty. Może wymagam
jakiejś lepszej korekty. Może wymaga lepszej oferty. Czy już mokro? Czy już mokro? Czy już ciepło? Ej, podaj mi tą drugą pipułkę. Ja kręcę tutaj i roluję. Roluję, obracam, poluję, pakuję, roluję. Czy już mokro? Czy już mokro? Czy już ciepło? Akcja. Po drodze w taksówce akcja. Wybiegamy. W taksówce akcja. Taksówkarz mi stoi. Akcja. Taksówkarz wybiega. Akcja. Ona wszystko ma na miejscu. Dodaj jeszcze wdzięk. Dodaj obcasa dźwięk. Dodaj studium i antropologię. A ja dziś leżyłam z napiwki. Dwie butelki, dwie puszki. Dwa lolki. I loki. Dziś tylko mistrzowi pałka się nie wyprostuje. A choć jej koleżanka się stara, niewiele cokolwiek skutkuje. Brawo! Bardzo dobrze. Mikołaj głosuje jako pierwszy nam. Zba Sugar. Sugar głosuje nam. Mikołaja. Zajebiście. Czyli Mikołaj już wygrał, bo według mnie był w takim razie najlepszy. Rozliczymy się później. Zaraz, ale to Sugar powiedział najlepszy tekst. Ja chcę panu oddać swój głos. Koleżanko, zagłosujesz w przyszłym tygodniu, przegracie i wtedy pierdalacie stąd obie. Będziesz tak stała do mnie dupą? Oczywiście jesteś ładna. Ale wali od ciebie lesbą na kilometr. Jak tu trafiłaś? Libera dał mi adres. Wiesz, ona dużo mówi o tobie. Tak? Naprawdę? Chciałbym, żeby o mnie też tak mówiła. Długo mnie zdradza? Nie. Nie zdradzam.
Przychodzi tu w interesach. Robię poezję z tego gówna, które przynosi. Z twojego też zrobię. Chcesz? Długo to się potrwa? Nie wiem. Siedzi tam o pół godziny. Mogę ją zawołać. Sugar! Sugar! Sugar!